komfortowo, bezpiecznie i ekologicznie. Niezależnie od tego, czy chodzi o wakacje, biznesową delegację, transport intermodalny, usługi logistyczne czy informatyczne, wszystko to i dużo więcej zapewni grupa PKP, która właśnie obchodzi swoje 20-lecie. Twój partner przyszłości. Obecnie grupa zarządza jednym z największych rynków kolejowych w Europie i ma zamiar stać się pierwszym wyborem podróżowania Polaków dzięki większej liczbie połączeń, nowym destynacjom oraz działaniom wpisującym się w ekologiczne założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Spółką matką pełniącą nadzór właścicielski nad całą grupą są Polskie Koleje Państwowe S.A., jeden z największych zarządców nieruchomości w Polsce. Spółka inicjuje inwestycje i szuka komercyjnych sposobów optymalnego wykorzystania swojego majątku. Pasażerowie obsługiwani są na blisko 600 dworcach PKP S.A., które stanowią ponad 90% wszystkich czynnych dworców w Polsce. W trosce o podróżnych wdrażany jest największy program modernizacyjny, w ramach którego prawie 200 dworców zostanie przebudowanych. Powstają też innowacyjne dworce systemowe, na przykład w Nidzicy, które są nowoczesne, ekologiczne i w pełni dostosowane do obsługi wszystkich grup podróżnych. Dzięki rozwiązaniu PKP Mobility pasażerowie otrzymują kompleksową obsługę podróży. Mogą bezpośrednio z dworca wypożyczyć elektryczny samochód. Najwyższy czas wyruszyć w podróż. W tym pomaga Polakom największy polski operator kolejowy PKP Intercity, który łączy centra dużych miast, popularne ośrodki turystyczne oraz umożliwia podróżowanie po Europie. W latach 2021-2030 przewoźnik zainwestuje 19 miliardów złotych m.in. w tabor, kupując nowe wagony i lokomotywy oraz modernizując starsze. Liczba połączeń wzrośnie o 64%, natomiast liczba pasażerów osiągnie aż 74 miliony. Rozwój PKP Intercity znacznie zredukuje ślad węglowy. Emisja CO2 w transporcie kolejowym jest ponad 3 razy mniejsza niż w samochodowym i ponad 8 razy mniejsza niż w lotniczym. O ekologię i pasażerów dba także kolejna spółka z rodziny Vars. Dzięki wprowadzanym innowacjom wizerunek marki staje się coraz bardziej współczesny, a klienci czują się komfortowo. W tym celu stworzono aplikację na smartfony do zamawiania posiłków bezpośrednio do swojego miejsca siedzącego. Obecnie opakowania na wynos wykonane są z materiałów ekologicznych nadających się do recyklingu. Pozostając w temacie wygodnego i szybkiego podróżowania, przenieśmy się do Trójmiasta. Spółka PKP SKM to czwarty w Polsce przewoźnik pod względem liczby przewiezionych osób. Mieszkańcy Pomorskiego najczęściej w Polsce podróżują koleją, a to głównie dzięki Trójmiejskiej SKMC. Za organizację obowiązkowych szkoleń dla maszynistów i kandydatów odpowiada spółka CS Natura Tour. Posiada ona nowoczesne i największe w Polsce centrum symulatorów. Spółka organizuje też różne formy wypoczynku, imprezy prywatne i firmowe we własnych obiektach usytuowanych w całej Polsce. Aby pasażerowie byli poinformowani na dworcach, a kolejarze mieli dobry ogląd sytuacji na trasie, z pomocą przychodzą kolejowe zakłady łączności. Jest to dostawca nowoczesnych rozwiązań i systemów z zakresu dynamicznej informacji pasażerskiej, łączności kolejowej, monitoringu, automatów biletowych oraz parkomatów. Kolej potrzebuje także bezpiecznych systemów informatycznych. Czuwają nad nimi zespoły ekspertów IT z PKP Informatyka, monitorując 24 godziny na dobę setki kluczowych aplikacji i usług IT oraz chroniąc klientów przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Dzięki systemowi Bilkom podróżni mogą zakupić oraz przechowywać swoje bilety w aplikacji mObywatel na telefonie. Teraz wiemy już, jak rodzina spółek rozwija się i zmienia dla ruchu pasażerskiego. Nadszedł więc czas na transport towarów. PKP Cargo jako wiodący operator logistyczny oferuje zarządzanie zintegrowanym łańcuchem usług logistycznych. W 2020 roku 43% przewozów intermodalnych w Polsce było udziałem PKP Cargo według pracy przewozowej. W tej chwili grupa PKP Cargo posiada licencję na świadczenie usług kolejowych przewozów towarowych na terenie 9 państw Unii Europejskiej. Co czwarty pociąg obsługiwany przez spółkę na odcinkach zagranicznych to pociąg kontenerowy. Grupa PKP Cargo posiada bogatą sieć terminali kontenerowych i intermodalnych. Wykorzystując środki Unii Europejskiej, PKP Cargo obecnie modernizuje i rozbudowuje terminal intermodalny w Małaszewiczach.
Koszt całego projektu to prawie 38 milionów złotych, z czego dofinansowanie wyniesie około 13 milionów. Jednym z kluczowych elementów transportowych łączącym Chiny z zachodem Europy jest obsługiwana przez spółkę PKP LHS linia kolejowa numer 65. Współtworzy ona międzynarodową transkaspijską trasę transportową. Największym atrybutem tej najdłuższej w Polsce liczącej prawie 400 km linii szerokotorowej jest transport bez konieczności przeładunku towarów na granicy i możliwość prowadzenia ciężkich towarów całopociągowych. Spółka prowadzi wolontariat bardzo zaangażowany w sprawy ekologii. Mówiąc o wolontariacie pracowniczym, należy wspomnieć o Fundacji Grupy PKP, która pomagała w walce z pandemią. Wspiera potrzebujących oraz inwestuje w najmłodszych, bo to właśnie oni będą tworzyć przyszłość i korzystać z kolei, jej infrastruktury, innowacyjnych rozwiązań, systemów i aplikacji. Polskie Koleje Państwowe zwiększają swoją konkurencyjność, rozwijając się w duchu nowoczesności, odpowiedzialności społecznej i ekologii. PKP. Twój partner przyszłości.